Obok mnie znajduje się lokal, który nosi nazwę Icon Luxury and Vintage. Słuchajcie, ja w takim miejscu jeszcze nie byłam. Już patrząc przez szybę, dostrzegłam takie marki jak Louis Vuitton, Chanel i wiele innych. Ciekawa jestem tych cen, ciekawa jestem tego miejsca. Zawsze chciałam w takim miejscu zrobić zakupy, albo przynajmniej pożądać rzeczy. No i w tym momencie to się ześci. Nie wiem, czy mamy na tyle gotówki. Czy mamy na tyle gotówki? Ja jestem sama bardzo ciekawa tych cen, więc sprawdźmy, jakie one są i sprawdźmy, jakie możemy znaleźć tutaj rzeczy. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, mamy tutaj do czynienia z, widzę, don't touch, z rzeczami bez wątpienia oryginalnymi. Tutaj jakby nie ma żadnej przestrzeni do zastanowienia się nad tym, czy te rzeczy są oryginalne, czy nie. Jak wiecie, nieraz robiłam zakupy w wielu lumpeksach i nawet znajdowałam jakieś rzeczy, które przypominały oryginalne rzeczy. Gdzieś tam szukałam jakichś numerów referencyjnych i tak dalej. Czy to może być oryginalne, czy to tutaj faktycznie trafiło z takiego źródła, z prawdziwego, wiecie, o co chodzi, że to są rzeczy oryginalne, że mają ten numer referencyjny. Tutaj na pewno mamy takie przekonanie. Tutaj są rzeczy, które, jak przed chwilą tutaj rozmawialiśmy z panem na wejściu, który zezwolił nam na nagrywanie tego materiału, bo tak jak w poprzednim odcinku zapytaliśmy o to, ponieważ nie jesteśmy u siebie, nie wiem, jakie to jest prawo, więc może ktoś z was wie, to może mnie tutaj uświadomić, jak to wygląda. Ale powiem wam szczerze, że jeżeli miałabym kupić rzecz taką właśnie, albo na przykład Louis Vuitton, albo jakiejkolwiek innej marki, to z naprawdę dużo bardziej chciałabym mieć taką rzecz z takiego miejsca niż z normalnego sklepu, producenta. Wiecie dlaczego? Bo przede wszystkim dlatego, żeby właśnie pokazywać, że wcale te rzeczy nie muszą być produkowane na tak dużą skalę i to zresztą to jest akurat wiadome, ale te rzeczy z drugiej ręki potrafią być w takiej dobrej jakości. Znowu, kolejna rzecz, aspekt skóry, zależy oczywiście jak na to patrzymy, ale wiecie jakie mam co do tego postrzeganie i jeżeli miałabym kupić coś ze skóry, no a to na pewno jest ze skóry, to tutaj jakby tej produkcji nie wspieramy, a jedynie tego lokalnego sprzedawcę, który się zajmuje właśnie tym lokalem, sprzedawcę, to dużo bardziej mogłabym skusić się na coś takiego w tym miejscu. Chociażby z tego względu. Kolejnym względem jest właśnie kwestia ekologii. Zobaczcie, na przykład tutaj mamy zarobkę Louis Vuitton. Widać, że to jest vintage. Widać, bo przede wszystkim no, już takiego napisu się nie tworzy. To jest... Który to jest rok? Ja nie wiem, który to jest rok, ale na pewno dawny. Dawny, bo ja oczywiście, jeżeli chodzi o logo, możemy zaraz zapytać. Which year is it? 2009, czyli to jest 2009 rok, czyli zobaczcie, ta torebka ma 11 plus 3, 14 lat. I kosztuje 1590 euro. To jest taka perełka. Wyobrażacie sobie, że ta torebka ma, dobrze powiedziałam, 14, dobrze pamiętam? 14 lat i jest w tak absolutnie genialnym stanie. Ona jest w ogóle przepiękna. I jeszcze do tego do mnie dochodzi tutaj aspekt tego, że widzę, że to nie jest rzecz ze skóry. Więc ja jestem przeszczęśliwa i szczerze, jakbym chciała mieć taką torebkę w kolekcji albo po prostu taką nosić, albo nawet gdzieś tam sprzedać dalej, to miałabym świadomość tego, że nawet jak ja 14-letnią taką torebkę tutaj kupię, to za parę lat i tak albo ona zyska, albo niewiele straci. I to jest przepiękne. Ta torebka mi się bardzo podoba. Wow, ona jest przepiękna. Ja sobie zobaczę tutaj cenę jej. O, ona jest tańsza, 970 euro. Czyli czekajcie, jak tutaj analogicznie bym sobie stwierdziła, może to jest też 2009? Tutaj 39, tutaj 79, nie wiem. Zatykaj, bo jeszcze będziesz musiała kupić. A z przyjemnością, ta akurat mi się bardzo podoba. Ja na przykład generalnie mam takie postrzeganie, że jak kupuję rzeczy markowe, bo też mi się zdarza, to kupuję rzeczy, żeby były jak najmniej znakowane. Jakby nie mam fanów w tym, że na przykład sobie kupię o taką torebkę Louis Vuitton, zobaczcie, to jest 1200 euro i to jest torebka wielka, fajna, taka na podróże, znaczy wielka, no duża. I na przykład nie mam, no to jest super, te akurat są piękne, bo to jest takie classy, ale na przykład tutaj nie mam czegoś takiego, że jestem zachwycona tym, że to jest po prostu całe znakowane. No nie? W sensie nie mam, jakby nie potrzebuję się pokazać, a wiem, że, znaczy niektórzy potrzebują, niektórzy nie, ale ja jestem takich ludzi, którzy nie potrzebują się pokazać i na przykład kocham takie typowe klasyczne szanelki, jak na przykład ta. To jest coś przepięknego, bo ona jest mega ponadczasowa, mega oryginalna, bardzo oryginalna. Ma mały znaczek tylko Chanel. Nawet ma nazwę Iconic.
No, bo to jest właśnie taka ikona. Tak. I to jest taka prawdziwa perła. Każda kobieta, albo większość kobiet, która się interesuje modą, która czuje to coś, to jest rzecz, którą myślę, że większość z nas by chciała. To jest coś takiego pożądanego, co jest takim wyznacznikiem, nie wiem, że kobieta może sobie na to pozwolić, ale ja też mam coś takiego, że nie chciałabym sobie móc na to pozwolić. O, tak jak tutaj, zobaczcie, kolejne piękne. Że na przykład, nie wiem, rodzice mi kupią, albo nie wiem, facet mi kupi, albo coś takiego. Nigdy w życiu, tylko na zasadzie, że... Zobaczmy price. 6100 euro. Zobacz, to jest Diana? Tak, księżna Diana. Tak się wydaje, no. I to jest jej torebka? Czekaj. Ale to jest nie, może taki jest sam model po prostu. Model, okay, no. No właśnie. I właśnie o to chodzi. I to jest rzecz dla mnie. Ja sobie na pewno kiedyś taką torebkę kupię, ale to będzie taka moja nagroda za różne osiągnięcia w życiu, za ciężką pracę i za możliwość samej sprawienia sobie tego. Ale nie na zasadzie takiej, że ja będę musiała sobie wyliczać, odkładać, tylko ja chciałabym, żeby to było takie z taką lekkością. I to tego życzę każdej z nas, żeby podejść do takich rzeczy z taką właśnie, że jeżeli będzie możliwość sobie zakupu tego, może wiele z Was ma, pewnie wiele z Was ma, ja nie mówię, że nie, ale jeżeli ktoś nie ma możliwości dzisiaj sobie tego zakupić, to żeby jakby, to jest rzecz materialna, no nie, więc to nie jest coś super ważnego w życiu, tylko i wyłącznie, jeżeli Wy się interesujecie modą, jeżeli czujecie, że to jest jakieś fajniejsze, że chciałobyście do czegoś takiego dojść, życzę Wam, każdej z Was, tego, żeby mogła coś takiego w życiu nabyć i żeby to było właśnie takie nie na zasadzie stresu, czy mi starczy do 10, czy mi nie starczy do 10, tylko żeby właśnie było to wydane z taką lekkością. I żeby każda z nas miała taki luz w tym. Okej, okay, to są nawet karty Gucci, zobaczcie, 120 euro. O, to by mógł być prezent dla kogoś, kto gra w karty. I taka chustka piękna, wow, zobaczcie, to na pewno też jest, przypuszczam, że to jest... silk, ale nie wiem, bo tutaj nie widzę czego idzie. Nie, koton, czyli to jest bawełna, ale piękna. Przepiękna chusta, przepiękne dodatki, zobaczcie, tutaj mamy balerinki, torebki, zegarki, paski, te też są piękne. To wszystko jest takie, widać, że to nie jest najnowsze, czy nawet z zeszłego roku, tylko to wszystko jest takie kilkunastu lat. No bo to jest, nie, to jest vintage, to jest vintage. Ta, jaka piękna, o ja, w takiej torebce móc nosić laptop, no przepiękne. To jest coś niesamowitego i albo tutaj konno jeździć w takiej... No, no coś wspaniałego, wow. Tylko, że nie, to jest tutaj chyba tylko chustka założona na to. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o takie torebki, to wiecie, że dopiero w tym momencie pomyślałam sobie o tym, że fajnie, że to będzie taka rzecz, taka, do której warto dojść, jako taki prezent dla siebie za różne osiągnięcia. Ja sobie mało robię prezentów, ale to też może być fajny temat do tego odcinka, żeby za różne osiągnięcia życiowe, za to, co z siebie dajemy, się nagradzać też, bo często zapominamy o tym, o robieniu czegoś dla siebie. Hermes, zobaczcie, jakie piękne koszule, wow, przepiękne. Zobaczcie, nawet w jaki sposób ja to dotykam. 550 euro na przykład ta ostatnia, którą tutaj, 1250 ta pierwsza. Przepiękne. Tutaj też jest Hermes i tutaj są torebeczki. Jestem ciekawa waszej opinii, czy w ogóle cokolwiek tutaj trafia w wasze gusta, do waszych serc. Wiem, że też zupełnie inaczej to na pewno odbieracie po drugiej stronie kamery teraz oglądając. Nie jesteście tutaj tak jak my w tym momencie, więc jest inne odczucie, ale jednak te Chanelki totalnie najbardziej mnie tutaj urzekają, jeżeli chodzi o to. I tutaj zobaczcie, Valentino. Przepiękne, takie bardzo znane szpilki. Na pewno nie raz widziałyście podróby takich, bo one były we wszelkich takich różnych znanych sklepach. Nie będę tutaj może nazwami rzucać, ale ja sama, nie wiedząc jeszcze kiedyś, to było nie wiem, z 10 lat temu albo nawet więcej, nie wiedząc, że to jest Valentino, miałam podobne podróby. Co prawda miałam je tylko raz ubrane gdzieś tam, nie pamiętam nawet gdzie, ale dzisiaj mając świadomość tego, jakoś takie szersze pojęcie na temat mody, to też nie ubieram różnych takich typowych podrób i robionych rzeczy na wzór, a bardzo często się nawet w sieciówkach takie rzeczy pojawiają. Tutaj zobaczcie Louboutin i klasyczne czerwone podeszwy. Wszystkie szpilki Louboutin mają czerwone podeszwy. I to też bardzo przyszło tak, że tak powiem do wszelkich marek, producentów obuwniczych podrabianie takich rzeczy, że w pewnym momencie wiele szpilek, może z Was wiele kojarzyć, nawet nie wiedząc od tego, że to wzięło się od Louboutin. Każda z tych par kosztuje w okolicy 3500 euro. Ciekawa jestem w sumie, ile kosztują nowe, bo nie orientuję się, szczerze mówiąc. Wiem, że na pewno kilka tysięcy euro, ale ile więcej, to
to chętnie sobie sprawdzę po wyjściu stąd, a jeżeli wy macie taką wiedzę, to też możecie mi dać znać. Tutaj mamy Fendi torebki, ich logo znane tutaj. Na tej torebce możecie zobaczyć takie, jak jest aktualnie i takie, jak jest aktualnie wygląda tutaj, a te widać, że to są bardzo, bardzo, bardzo vintage, bo to są nieaktualne loga. I na przykład ta torba mi się bardzo podoba. 1300 euro kosztuje. Ja taką torbę właśnie zresztą swoją drogą poluję na taką, może niekoniecznie Louis Vuitton. No i znowu tutaj te znaczki. Naprawdę byłabym bardziej skłonna kupić taką torbę, nawet za 1000 euro, ale gdyby nie była cała po prostu opakowana w te wzory. W sensie nie wiem, co jest w tym takiego, ale ja nie chciałabym wyrażać siebie, swojej osoby na zasadzie pokazania czegoś, bo dla mnie to jest takie, że ja muszę coś pokazać, że ja mam, a ja czegoś takiego nie czuję wewnętrznie i mogłabym ją mieć nawet, ale gdyby nie była cała po prostu, wiecie, oklejona w znaczki, w logo. Ale jak sobie patrzę na to wszystko, ta też jest przepiękna, z takim motywem zwierzęcym. Tutaj jest Gucci 4200 euro, bardzo piękna torebka, ale jakbym miała sobie totalnie przejrzeć tutaj wszystko dookoła, szczerze mówiąc, i bym miała wybrać sobie jedną rzecz, jeszcze tutaj w sumie nie spojrzałam na spokojnie sobie na górę, to bym wybrała te ikony, klasyki, czyli właśnie te... Chanel, jak to na giełdzie mawiają. Tak, absolutnie tak. Perfumy za 30 zł na targach. Chanelka, Coco Chanelka, kupujcie, bierzcie najlepsze, oryginalne, oryginałka. Tak. Tak mi się z takimi targowiskami najbardziej kojarzy, więc no tutaj jesteśmy w sklepie, gdzie czegoś takiego na pewno nie doświadczymy. Więc jeżeli ja bym miała coś tam wybrać, dzisiaj chyba nie, ale gdybym miała coś kupić, to potrzebuję jakieś 8,5 tysiąca euro na taką używaną Chanelkę. To jest właśnie taki... Taka wisienka, która Wam po prostu dopełni perfekcyjnie każdy look. To jest ten jeden z nielicznych razów, kiedy wychodzę z pustymi rękami, bo nie miałam pod ręką jakichś 9-10 tysięcy euro luźnych. Ale miejsce super, jeżeli zdecyduje się kiedyś właśnie na taką torebkę, taką prawdziwą ikonę mody, to jest miejsce, myślę, że idealne do nabycia czegoś takiego. Zresztą ja tutaj dostałam wizytówkę, dostaniecie do niego namiar na stronę internetową, więc jeżeli byście chciały sobie tutaj przyjechać albo po prostu sprawdzić sobie ceny, przypuszczam, że mają sklep online, więc możecie sobie też sprawdzić ceny i zdecydować się na super zakupy. Ja w przyszłości na pewno takiego dokonam, choć nie jest to mój cel życiowy. Nie chcę zrobić tego ponad wszystko, mam zupełnie inne priorytety, ale wiem, że jeżeli kiedyś taka ochota się pojawi, jeżeli będzie do tego przestrzeń, przede wszystkim z naciskiem na słowo przestrzeń, że zrobię to z taką lekkością, radością, to na pewno coś takiego się pojawi w moim posiadaniu. I życzę tego sobie i życzę tego również Wam, żebyście mogły sobie pozwalać na rzeczy, na które uważacie, że zasłużyłyście. W sensie, wiecie, o co chodzi, w sensie to sprawienia sobie prezentu, nie na zasadzie, że nasza wartość jest określana przez rzeczy materialne, nic z tych rzeczy. Jak zawsze, jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie Dobre Wibracje, wesprzyjcie kanał, całujcie tych, których kochacie, podążajcie za życiem, którego pragniecie i pamiętajcie, że Wasza wartość jest znacznie wyższa niż rzeczy, które posiadacie zawsze. Dlatego promujemy Leumpeksy. Babe, do zobaczenia!